Witam wszystkich bardzo serdecznie w podcaście Full Stack. Ja nazywam się Artur Chmaro, a dzisiaj ze mną jest Justyna Marciniak, web deweloperka z Japonii. Cześć Justyna. Cześć, witam wszystkich. Bardzo się cieszę, że udało nam się znaleźć czas na rozmowę, bo trzeba przypomnieć tutaj naszym widzom i słuchaczom, że dzieli nas chyba 7 stref czasowych i nie wiem, kilka tysięcy kilometrów, tak, między Polską i Japonią, ale w końcu się udało i w końcu udało nam się tutaj dobrać odpowiedni time slot. No i możemy sobie porozmawiać o tym, jak w ogóle się znalazłaś w Japonii, jak też doszło do tego, że zaczęłaś pracować jako web deweloperka, bo to też jest, myślę, taki ciekawy temat, więc za chwileczkę do tego wszystkiego dojdziemy, więc na początek może gdybyś tak mogła nam powiedzieć, jak w ogóle się znalazłaś w Japonii, skąd pomysł, żeby tak daleko tutaj wyfrunąć? Jak znalazłam się w Japonii? No, przyjazd do Japonii to było moje wielkie marzenie od zawsze. Od zawsze, to znaczy odkąd zaczęłam studiować japonistykę. Mhm. Wydawało mi się naturalne, że muszę przyjechać tutaj do tego kraju i mieć kontakt z naturalnym językiem. W czasie, kiedy studiowałam, nie wiem, bo bardzo mało Japończyków i w Polsce, także ciężko było taki kontakt. No i co? Pierwszy raz przyjechałam do Japonii w 2013 roku w trakcie studiów na praktyki studenckie. Pracowałam w przedszkolu w Tokio przez 6 miesięcy. To taka wymagająca praca chyba, nie? Co fajnie tam było, dlatego chciałam przylecieć jeszcze raz. I właśnie drugi raz już na wizie Working Holiday w 2016 roku przyleciałam tym razem do Osaki, no już tak zostałam. Tak jeszcze od 5 lat nie było mnie w Polsce. O jacie, to faktycznie kupę czasu. Myślisz już po japońsku czy po polsku? Myślę po angielsku i po japońsku. Często mi się miesza, czasami mi brakuje słów po polsku, także może się to nie przytrafić. A, no tak, bo jednak faktycznie jak się rzadziej obcuje z tym językiem i faktycznie więcej się używa angielskiego albo japońskiego, no to domyślam się, że właśnie te słowa mogą ulatywać, także myślę, że nasi widzowie i słuchacze nam na pewno wybaczą. Tutaj taka uwaga ode mnie, że możecie tego wywiadu z Justyną posłuchać na Spotify'u i na wszystkich innych platformach streamingowych w wersji audio, jeżeli ktoś woli, ale też możecie zobaczyć nasz wywiad w opcji wideo, no bo też będziemy sobie tutaj rozmawiać o takim jednym ciekawym raporcie dotyczącym branży IT z Japonii, też będziemy rozmawiać, pokazywać tutaj jakieś takie różne rzeczy związane z Osaką i też sobie o nich dyskutować, także rozważcie to, żeby odpalić nasz wywiad w wersji wideo. Jednak jeszcze chciałbym wrócić do twoich początków w Japonii. Czy powiedz mi, czy to faktycznie było tak, że pomysł, żeby pojechać do Japonii się zrodził na studiach, jak zaczęłaś studiować japonistykę, czy może też wcześniej było na przykład, że się interesowałaś, nie wiem, mangą, jakieś książki, jakieś filmy, jakaś taka kultura ta japońska była wcześniej w twoim życiu? No było tak. Interesowałam się, powiem ci szczerze, że zaczęło się od Dragon Balla. Potem przyszło bardziej na mangę i anime, ale jak zaczęłam studiować, to ograniczyło się jedynie do studia Ghibli, nie wiem, czy słyszałeś. I obecnie w ogóle nie interesuję się mangą i anime. Nie mam żadnego pojęcia, co się tam dzieje. Ale myślisz, że gdyby właśnie nie ten Dragon Ball i gdyby nie te filmy, gdyby nie na przykład te komiksy, te anime, manga, przepraszam, jeżeli tu coś pomieszałem, bo wiem, że anime, manga, to wiesz, mi się może wydawać, że to jest to samo, ale może tutaj popełniam jakąś zbrodnię, mieszając te rzeczy, ale interesuje mnie to, czy myślisz, że to był duży taki wpływ, że się zaczęłaś interesować Japonią, czy to jednak był taki dodatek? Powiem ci, że zaczęłam kupować taką gazetę, miesięcznik, bo chyba nazywał się Kawaii. W Polsce pewnie znany pod tytułem Kawaii. I po prostu tam było dużo artykułów związanych z językiem japońskim, z kulturą. No i po prostu od tego się wszystko tak zaczęło.
Okej, rozumiem. No dobrze, to teraz przeskoczmy do 2016 roku, kiedy się pojawiasz tam już drugi raz w Osace i kiedy już wiesz, że po prostu tam ci się podoba, że chcesz rozpocząć tam swoje życie i powiedz, czym się tam zajmowałaś, czy to od razu było tak, że wskoczyłaś do pracy, czy to były jakieś praktyki, czy coś tam jeszcze musiałaś podszkolić troszeczkę język, jak wyglądały te początki twoje w Japonii? Wiesz co, ja się strasznie przygotowałam do tego wyjazdu. Nawet powiem ci, znaczy wiedziałam, że chcę zacząć od uczenia angielskiego. Mhm. I przed wyjazdem nawet szukałam pracy. Zdobyłam jeden kontakt i to było jakoś tak miesiąc przed planowanym wyjazdem. Czyli już umówiliśmy się wtedy, że już nie będę miała tych rozmów online, tylko po prostu po przylocie. Mhm. Zaproszą mnie na rozmowę. No i dostałam tą pracę i zaczęłam pracować jako nauczyciel języka angielskiego w, nie wiem jak to nazwać, to jest żłobek, takie, okay. Są tam dzieci od 0 do 3, tak od poniedziałku do piątku i na początku było okej, okay, ale no wiesz, szybko się okazało, że podwyżki nie dostanę, jakieś kariery okay. zawodnej też tam nie zrobię. No i wiesz, strasznie powtarzalna ta praca jest, że codziennie praktycznie się robi się te same rzeczy. No, no tak. I wiesz, mój plan też był taki, że zacznę od tego nauczyciela angielskiego, ale ostatecznie powinnam szukać czegoś innego. Mhm. I na początku myślałam, że pójdę coś związanego z grafiką, że się tam nauczę jakiegoś Photoshopa i będę w tej dziedzinie czegoś szukać. No ale znalazłam mhm. kurs HTML-a. No i poleciało po kolei, wiesz, CSS, JavaScript. Kurs HTML-a, CSS, jakieś tam podstawy JavaScriptu, takie tak. rzeczy, tak? Okej, okay, a ten kurs, no. pamiętasz, gdzie go zaczęłaś robić? Czy to było jakieś Udemy, czy to było, nie wiem, na YouTubie jakieś takie bezpłatne materiały? Jak no ja zaczęłam od Skillshare. Jak oceniasz te kursy? One faktycznie jakby zaciekawiły cię na początku, czy to było bardziej takie coś, że dobra, uczę się, bo chcę lepiej zarabiać, bo chcę znaleźć fajną pracę, czy to faktycznie było tak, że te kursy też potrafiły tak zaciekawić, że po prostu to była taka zajawka? Wiesz co, podobało mi się, ale szybko się okazało, że oni akurat na ten kurs, co trafiłam, był dość przestarzały. I okay. potem nie wiem jak to do tego doszło, ale trafiłam na grupę na Facebooku Programuj Dziewczyno i tam jest mm-hmm. dużo, tam jest lista z wieloma materiałami i przez to chyba dotarłam na Free Code Camp, Udemy i tam zrobiłam na Udemy jakiś kurs mm-hmm. na takiej zasadzie. Okej. I to było już tak w 2017, czy to był 2018 rok? Nie, ja pracowałam tam ze 3 lata i zaczęłam się uczyć w 2019 chyba. Mhm. Czyli to powiem ci, że od momentu, kiedy zaczęłam się uczyć i znalazłam pracę, to chyba minęło pół roku. O, także to było bardzo właśnie... szybko. Właśnie to bardzo, bo widziałem właśnie twój post na Instagramie, w którym o tym napisałaś i też to był taki dla mnie bodziec też, żeby właśnie skontaktować się z tobą i cię nakłonić właśnie do takiej rozmowy tutaj na tym kanale, bo bardzo wiele osób do mnie pisze, które się uczą programować, które właśnie przerobiły już tonę kursów, zrobiły tonę jakichś tam projektów i właśnie mają problem, żeby znaleźć tą pierwszą pracę, a tobie, no powiem szczerze, bardzo sprawnie poszło, tak? No bo jeżeli pół roku od rozpoczęcia takiego pierwszego kursu w życiu i wcześniej nie miałaś styczności z informatyką, nie byłaś w jakimś technikum, nie wiem, nie pisałaś jakichś tam stronek gdzieś tam po nocach i tak dalej, to jest naprawdę imponujący czas, tak? Imponujący wynik, że ci się to udało zrobić w pół roku i zdradź nam sekret, powiedz jak. Ja tu zrobię chyba, wiesz, jakiegoś clickbaita na YouTubie, zostań web deweloperem w Japonii w 6 miesięcy, zobacz jak, nie? Szczerze, wydaje mi się, że próg wejścia jest tutaj bardzo niski. Ja nie aplikowałam na jakąś pozycję juniora czy mida, tylko na entry level.
Czyli wydaje mi się, że oni nie mieli za dużych wymagań. Nie oczekiwali, że ja cokolwiek będę umieć, chyba tak na dobrą sprawę. Okej, czyli to była tak naprawdę taka oferta, nazwijmy to, że szukają osoby do przyuczenia nawet, tak? Czyli po prostu oni jakby z góry założyli, że po prostu od razu nie będziesz takim deweloperem, nazwijmy to, w 100% efektywnym, tylko też będą musieli ci różne rzeczy pokazać, nauczyć cię i tak dalej. Właśnie chyba tak. Nie znam szczegółów, jak to wygląda, ale wydaje mi się, że Japończycy po studiach właśnie, oni tam za bardzo nie znają wielu rzeczy, właśnie po tych moich kolegach, koleżankach z pracy. Pamiętasz, jak wyglądał taki twoja pierwsza styczność z programowaniem? Czy to było, że musiałaś się, nie wiem, w pracy ogarnąć sobie jakiś projekt, czy tak na początku się z nim tak trochę zaznajomić, pooglądać go, czy to pamiętasz, jakie to były zadania na początek? Wiesz co, nie zapomnę tego do końca życia. To był najbardziej chyba stresujący dzień w moim życiu. Kiedy musiałam instalować całe to środowisko pracy, dostałam taki plik po japońsku, dokładnie wszystko po japońsku. I ja po prostu nie wiedziałam, co tam jest napisane. No, taka totalna zaćma. Niektóre słowa, na przykład słowa obcego pochodzenia w japońskim są napisane, nie wiem, czy będziesz widział, w katakanie. I na przykład to będzie, nie wiem, komputa, to jest komputer. Czyli wiesz, ja to przeczytać mogę, ale jak ja patrzę, wtedy, w tamtym czasie zobaczyłam ten plik, to ja nie wiedziałam, co to w ogóle wszystko znaczy tam. Nie wiem, no, dziwnie się czułam. Nie było takiej osoby, która by mnie wprowadziła w to wszystko. Jakoś tak bardzo wszystko szybko poszło. I na dzień dobry mi powiedziano, że muszę się nauczyć PHP, gdzie ja unikałam tego PHP bardzo. No i się okazało, że będę pracować przy projekcie, w którym właśnie jest używany PHP. I nie wiem, dali mi tydzień, żeby się nauczyć tego. O. Na szczęście przez koronę ten projekt został odrzucony. Odrzucony. Ucięty. No, tak, ucięty. Powiedz mi jeszcze, a dlaczego byłaś taka uprzedzona do tego PHP? Ktoś ci wcześniej powiedział, że to jest taki język, nie wiem, niefajny, czy sama wcześniej gdzieś tam go zobaczyłaś w jakimś kursie, w jakimś materiale i ci się nie spodobał? No tak jak wiesz, przeglądam różne fora w internecie, właśnie się naczytałam o PHP, żeby lepiej od tego nie zaczynać, że bardziej wiesz, JavaScript i tak dalej. Kolega też mi powiedział, nie, tego to się nie urób, bo to jest niepotrzebne, nikt tego już nie będzie korzystać, no i się okazało PHP. Znaczy trochę mnie to zdziwiło, bo oni wiedzieli, ja im powiedziałam, czego ja się uczyłam i to takie było, dlaczego to? A wiem, że no tak. Drugi projekt właśnie, w którym używali Reacta, gdzie ja im powiedziałam, że Reacta bardzo chętnie mi się nauczyła. Okej, no i już trochę czasu minęło od tego pierwszego stresującego dnia w twojej pracy i powiedz mi, dalej rozumiem, pracujesz w tej firmie, tak? Tak. Okej, i co czym aktualnie się tam zajmujesz? Czy dalej gdzieś to PHP się tam pojawia, czy bardziej masz styczność z frontendem, czy to jest taka full stackowa pozycja, że troszeczkę backendu, troszeczkę frontendu? Znaczy na początku, jak stracili tam ten projekt z tym PHP, byłam w innym projekcie, w którym też właśnie był używany React i tam miałam takie typowo juniorskie zadania, poprawiałam jakieś takie drobne błędy i od chyba lipca zeszłego roku zaczęliśmy mamy projekt, który budujemy od zera, czyli już rok minął dokładnie. Właśnie we wrześniu jest ten deadline, dlatego oni tak spinają się, żeby to wszystko ogarnąć. I tutaj jak to było? No, na początku brałam udział w całym designie tej aplikacji. Potem brałam udział w przygotowaniu demo, czyli byłam na frontendzie. Potem trafiłam na backend, robiłam API, teraz testuję.
Chyba nie jestem dobra w tym testowaniu, chociaż nie wiem, no tak kazali mi poprawiać znowu błędy, które tam po drodze wyskoczyły. Czyli można powiedzieć, że w tej swojej pierwszej pracy, no to masz taki dosyć szerokie spojrzenie, tak? No bo jeżeli brałaś udział też w tworzeniu tych początkowych makiet, tych początkowych designów, później frontend, później troszeczkę backendu i testowanie, to myślę, że to jest no taka dobra praca na start, żeby też zobaczyć, co ci się podoba, co ci się nie podoba, prawda? No, już wiem, co mi się nie podoba. No właśnie, a po takim okresie pracy to masz już taki właśnie jakiś, nie wiem, taki kierunek, że chciałabyś się stricte rozwijać we frontendzie, w Reakcie, czy chciałabyś więcej robić backendu? Pojawiło się coś takiego u ciebie? Wiesz co, siedzę teraz na tym backendzie, ale tak naprawdę chciałabym więcej robić we frontendzie, tak mi się wydaje. Przez to, że to jest takie bardziej wizualne, że tak od razu widać efekt twojej pracy, czy co tutaj jest tym takim czynnikiem wpływającym, że frontend no, wydaje mi się pasuje? Właśnie przez to. Znaczy ja lubię takie wizualne rzeczy i wydaje mi się, że byłabym w tym dobra, no ale niestety wrzucili mnie na backend. Rozumiem. A jeżeli chodzi o ten design, to z jakich narzędzi korzystacie? To jest coś tam robicie w Photoshopie, w Figmie, w Adobe XD, czy... Używaliśmy Figmy. O, okej. Okay. To ja też jestem team Figma, bardzo, bardzo lubię to narzędzie. No dobrze, czyli twoje początki... No, poszło ci bardzo sprawnie z tą pierwszą pracą, a to było jakieś takie, nie wiem, pierwsze, lepsze ogłoszenie, gdzie po prostu wysłałaś maila, że okej, szukacie początkującej osoby, więc jestem, chętnie przyjdę do was popracować, to ten okres taki właśnie wysyłania tych maili do jakiejś firmy, czy to trwało długo? Powiem ci, że korzystałam głównie z takich japońskich portali, tam trzeba się zalogować, wypełnić to wszystko na takiej zasadzie i tak przez tą stronę się koresponduje. No ale większość moich aplikacji została odrzucona. I nie wiem, czy to przez to, że właśnie jestem obcokrajowcem, ale na te rozmowy, co zostałam zaproszona, to wydaje mi się, że z tego względu, że albo właśnie ktoś obcokrajowiec już tam pracował, albo właśnie pracuje nadal. Tak często było właśnie to wspominane, no, że był tutaj jakiś Chińczyk i robił coś, albo że właśnie w tej mojej firmie, w której pracuję obecnie, był Amerykanin, ale się ulotnił, nie wiem, co się z nim stało. Właśnie to też jest ciekawe, że był i się zmył. Aha, czyli tak z tego, co mówisz, to mam takie wrażenie, że są tutaj ci Japończycy troszeczkę tacy nieufni wobec tych cudzoziemców, tak? Czyli po prostu, jeżeli ktoś jest właśnie Chińczykiem, czy Polką, czy jakimś Jankesem, no to od razu tutaj coś są ci Japończycy tacy, że woleliby chyba jednak Japończyka, tak? Dobrze to zrozumiałem? Wiesz co, wydaje mi się, że to przez to, że oni właśnie nie komunikują się po angielsku w takich firmach, że wszystko jest po japońsku. I ja też, piszę jakieś komentarze w kodzie i też muszą być po japońsku. O, komentarze i nazwy zmiennych też po japońsku. Zmienne są po angielsku, ale no takie po japońsku. Po japońsku w tym sensie, że Japończycy lubią skracać nazwy. I te nazwy zmiennych są też takie skrótowe, że czasami musisz się zastanowić, o co chodzi. Okej. Rozumiem. No dobrze, a powiedz mi, załóżmy taka sytuacja, słucha nas ktoś, kto nie zna japońskiego, ale nie wiem, też lubi Dragon Balla, czytał kawaii, jakieś inne rzeczy związane z mangą, z anime i chce wyjechać do Japonii i ma nawet jakieś już doświadczenie w IT, ale no zna tylko angielski. Jak to w ogóle twoim zdaniem wygląda taka sytuacja? No w takim przypadku mi się wydaje, że warto by było aplikować do tych startupów takich zagranicznych. Tam właśnie nie potrzeba tego japońskiego, ale z drugiej strony no należałoby się zacząć uczyć tego japońskiego też i pewnie no, przydałoby się. Jeśli ma się doświadczenie, to myślę, że w takiej firmie ma się szansę.
Czyli jeżeli ktoś jedzie do Japonii, no to najlepiej, żeby sobie wcześniej zrobił research, jakie są startupy albo firmy, które mają po prostu tam siedzibę, mają tam po prostu zespół i próbować dostać się do takich firm, no bo takie stricte japońskie firmy nie są zbyt chętne, żeby przyjmować ludzi bez japońskiego. No tak mi się wydaje, no bo wtedy się z nimi w ogóle nie da rady, wiesz, komunikować. Kiedyś gdzieś widziałam, że wymagany był w jednej firmie N3, czyli to nie jest taki wysoki poziom, tak mi się wydaje. Jakby ktoś tak się pouczył przez rok, no to da radę. No wiesz, to też dużo pewnie zależy od umiejętności danego człowieka, tak? No bo są ludzie, którzy jednak te języki łapią szybciutko i pewnie poszłoby im to sprawnie, a są ludzie, którzy no, mają problem, żeby sobie to przyswoić wszystko. Tutaj też myślę, że kluczowe znaczenie ma, czy chociaż nie wiem, czy to z językiem japońskim tak też jest, że jeżeli się zna jakieś inne języki, chyba to ci nie pomoże, że znasz niemiecki albo francuski, prawda, w nauce japońskiego. Chiński pomoże. Chiński pomoże, okej. Okay. Ale to też myślę, że ze świecą szukać takich deweloperów, którzy znają chiński. A powiedz mi taka rada, na przykład jak ktoś by się chciał właśnie przygotować do takiego wyjazdu do Japonii i chciałby właśnie, nie wiem, liznąć trochę tego japońskiego, to jak najlepiej w ogóle się zabrać za to? Jak liznąć japońskiego? Ja myślę, że teraz chyba jest o wiele łatwiej, wiesz, masz internet, możesz wziąć jakieś lekcje online, dużo szkół językowych ma zajęcia z języka japońskiego. Czyli zacząć właśnie od razu chyba nie samemu gdzieś tam to googlować, szukać, tylko najlepiej od razu uderzyć do jakiejś takiej profesjonalnej szkoły, która się tym zajmuje, bo ona po prostu nas lepiej nakieruje na to, jak zacząć się z tym językiem. Znaczy ja na początku też sama uczyłam się, ale było, pamiętam, że nie było tak dużo materiałów. Teraz możesz normalnie znaleźć podręczniki w sklepach do języka japońskiego. Wcześniej kiedyś tego nie było, nie wydawali takich książek. No tak, szybko się to wszystko zmienia, świat się robi coraz bardziej globalny, łatwiej jest zmieniać pracę, łatwiej jest podróżować, więc na pewno też i ta wiedza jest lepiej dostępna niż wtedy, kiedy ty zaczynałaś. No dobrze, a teraz powiedz mi już tak, gdybyśmy mieli technicznie tak pogadać o tym, że już przyjechałem do tej Japonii, już se znalazłem ten startup, to jak w ogóle oceniasz takie swoje pierwsze dni w Japonii, czy tam jest dużo na przykład jakiejś takiej papierologii, żeby sobie tam wyrobić jakieś, nie wiem, ubezpieczenie, jakiś tam numer cudzoziemca, jakiś wynajem mieszkania, czy to są takie skomplikowane rzeczy, czy można bardzo szybko i łatwo to zrobić? Wiesz co, na samym początku to pewnie trzeba się zarejestrować w urzędzie. Obecnie dostanie telefonu, kontraktu jakiegoś na telefon komórkowy, to chyba nie jest duży problem, ale potrzebna do tego jest przede wszystkim karta kredytowa. Ja pamiętam, że używałam swojej polskiej karty i to była karta debetowa. To też właśnie zależy. No debetowa w moim przypadku przeszła, ale na przykład gdybym chciała skorzystać z japońskiej karty debetowej wtedy, to już by nie przeszło. Co jeszcze? No na początek pewnie, jeśli nie ma się wizy pracowniczej i taką wizę krótkoterminową, to raczej mieszkania się nie wynajmie. I w tym przypadku najlepsze by było Airbnb albo jakiś guest house, share house, coś takiego. A jak jest z tą wizą? To jest ciężko to wyrobić, że na przykład chcesz pracować w Japonii, można to zrobić jakoś zdalnie z Polski, nie wiem, wypełnić jakiś formularz, że hej, chcę pracować w Japonii, mam tyle i tyle lat i nie wiem, tak się nazywam, czy to jest, nie wiem, że trzeba jechać i to robić wszystko na miejscu? Możesz dostać wizę tą working holiday, ona jest na rok i do tego to nie jest jakieś skomplikowane, tam trzeba tylko wypełnić jakieś dokumenty, dlaczego chcesz tam pojechać, przedstawić jakiś plan. Jedyne utrudnienie może być takie, że chyba nie pamiętam ile to było, chyba 20 tysięcy na koncie trzeba mieć.
To takie, ale, taki warunek. To, ale na polskim, tak? Czyli mogę zrobić wydruk sobie z konta swojego, tak? Tak. Że dzisiaj mam 20 tysięcy, a i następnego dnia mogę już babci odesłać te pieniądze, tak? No, I tam nie muszę przyjechać z taką gotówką, tak? No ale lepiej, wiesz, trzeba być jakoś przygotowanym, bo nie wiesz, to jest życie dość drogie. I też nie wiesz. To jest wiedza i pracuj polega na tym, że właśnie niby powinno się pracować dorywczo i też zwiedzać, ale w moim przypadku ja od razu znalazłam pracę full time i tylko pracowałam. Tutaj jeżeli jesteśmy przy kosztach życia, to właśnie pozwoliłem sobie wyświetlić tutaj na ekranie, że faktycznie te koszty są wysokie, że tutaj w przypadku takiego jednoosobowej wycieczki, tak, to trzeba sobie liczyć około 2300 dolarów miesięcznie na utrzymanie się na miejscu. Z rodziną to jeszcze oczywiście mogą znacząco podrosnąć te koszty. Czy tutaj te koszty twoim zdaniem mają sens na tej stronie, czy one są troszeczkę wyższe, mniejsze? Wiesz co, wydaje mi się, że to zależy od standardu, w jakim, gdzie się mieszka. Czynsz, no tu naprawdę można też tanie mieszkania znaleźć, ale no wtedy będzie standard bardzo niski. No ja za swoje płacę obecnie 100 tysięcy. Nie powiem ci, ile to jest. 100 tysięcy juanów, tak? Jenów, to będzie... Przepraszam. 100 tysięcy, dobra, mam tutaj 100 tysięcy jenów, tu PLN, nie wiem, czy to zadziała. No to jest 3451 zł. No ja mam 60 dolarów. To jest takie dość spore. No. Moje poprzednie mieszkanie płaciłam za nie 70 tysięcy i miało 30 metrów. To był 1LDK, LDK, przepraszam, czyli living, dining, kitchen, wszystko w jednym. Okej, czyli taka kawalerka po prostu, 30 taka metrów, kawalerka. Tak? No i 70 tysięcy, czyli tam jakieś pewnie 2000, coś takiego. Okej, i ja, wiesz co, nie chcę też cię pytać tutaj tak dokładnie, ile zarabiasz i tak dalej, ale ogólnie gdybyś tak mogła powiedzieć, czy właśnie przy takich zarobkach web dewelopera takiego na początku, czy właśnie takie koszty mieszkania, to jest, że coś jesteś w stanie odłożyć z tego, czy to jest taka sytuacja, że po prostu no, znacząca część twoich zarobków idzie na mieszkanie i koszty życia? Powiem ci, że z tej, mogę ci powiedzieć, ile się zarabia na takim entry level. Podwyżkę już dostałam, nie powiem. Okej. Moja początkowa pensja to było 20 tysięcy, przepraszam, 200 tysięcy. Okej. Czyli tam 6 tysięcy coś tam. Czyli no tutaj, czyli to tak wychodzi, że połowę tej takiej początkowej pensji trzeba sobie liczyć na, że trzeba przeznaczyć na kawalerkę, oczywiście w Osace, tak? No bo w Tokio czy w jakichś innych miastach może to być zupełnie inaczej. Nie no wiesz, standard, jakby, możesz, wydaje mi się, że znaleźć tam za 50 tysięcy, czyli będzie o wiele tańsze. No, ale no można się przerazić, jak zobaczy te mieszkania. Okej, tak. Nie wiem, jakiś tam lubi tatami na podłodze, albo takie różne, ja nie lubię. Tatami to takie japońskie, znaczy ciągle mają to, taka japońska podłoga. Aha, czyli to jest jakiś, nie wiem, parkiet drewniany, czy to jest jakiś, nie wiem, jakieś wylewka z cementu, bo też nie wiem jak... To też możesz wygooglować. Nie wiem, z czego to się ma dobrze słuchać. A jak to... Tatami? Tak, tatami. Tatami floor. Zobaczmy. Okej. Nie wiem, no na zdjęciu wygląda to przyjemnie. No ale na przykład przez rok mieszkałam w guest house, który miał właśnie takie tatami na podłodze. Na tym za bardzo też nie można postawić jakiegoś łóżka, jakichś takich cięższych mebli. No w tamtym czasie w ogóle spałam też w futonie, czyli miałam taką kołdrę tylko i poduszkę i to się tylko zwijało do szafy.
A, rozumiem. Czyli to jest taka podłoga, na której się stoi, chodzi, śpi, je, że to jest taka właśnie tradycyjne, takie japońskie podejście do sprawy, tak? Tak. Okay. Nie wspominając, że do japońskiego domu to w ogóle w butach nie można wejść. Zawsze trzeba buty. No to akurat mi się podoba. Ja nie lubię za bardzo, jak ktoś mi w jakiś obłoconych buciorach wchodzi do salonu świeżo wysprzątanego, ale wiadomo, każdy inaczej do tego podchodzi, ale rozumiem, że tam w Japonii to jest taki po prostu must have, tak? Że jeżeli tak. się nie ściągnie butów, to jest to takie duże faux pas. Tak, nawet nie wiem, czy to jest prawda, ale gdzieś słyszałam, że nawet złodzieje, jak się wkradają do mieszkania, to buty zdejmują i przez to ich potem łapią. To mi brzmi jak jakaś taka miejska legenda, tak. ale możliwe, że tak jest. Jak już jesteśmy tutaj przy osadze, zostawmy na razie koszty życia, no bo tak jak mówisz, no to też ciężko jest to zawsze określić, no bo przecież każdy ma inne oczekiwania wobec życia, tak? Ktoś może codziennie jeść jakąś tam w cudzysłowie zupkę chińską, tak, i mu to wystarczy, a ktoś codziennie chce iść do restauracji, wypić kawę w Starbucksie, mieć fajny widok z okna, fajnych sąsiadów i tak dalej, i wtedy zupełnie te koszty mogą się inaczej kształtować. Natomiast teraz zobaczmy sobie tutaj takie podsumowanie ze strony Nomad List, jeżeli chodzi o miasto Osaka w Japonii. Tutaj są takie wypisane plusy i minusy. Więc zacznijmy może od minusów. Dużo ludzi pali tytoń. Czy to cię denerwuje jakoś? Zgadza się. Okay. Bardzo dużo ludzi pali. Generalnie nie można palić na ulicy. Nie można sobie tak iść z papieroskiem. To jest zabronione. Ale są takie kawiarnie, w których można palić właśnie. I to jest straszne, jak się tam wejdzie. To są takie typowe kisate japońskie. One są bardzo fajne, mają takie wnętrza retro, ale no jak się tam wejdzie, to jest jedna chmura siwa i w ogóle no nie da rady. To jest straszne, tego nie lubię bardzo. Okej, okay. Czyli jeżeli ktoś jest palaczem, to będzie się tam czuł jak w domu. Dużo jest miejsc takich fajnych, gdzie można sobie papieroska zapalić, natomiast jeżeli ktoś faktycznie jest anty, no to trzeba tutaj uważać na wyprowadzenie się do Osaki. A to jest jakaś taka typowa rzecz dla Osaki, czy to ogólnie można powiedzieć, że to jest taka przypadłość Japończyków? Wydaje mi się, że w porównaniu do Tokio, to właśnie w Osace jest więcej takich rzeczy. Tutaj ludzie są tacy, nie wiem jak to nazwać, tacy bardziej wyluzowani, mówi się. Ale no, tak, mają specyficzne podejście do życia. Tacy są, dużo jest komików z Osaki. O, tak. No to ciekawe. Czy takich stand-uperów, tak? Że po prostu tam, okej. Okay. No, oni mają humor specyficzny, no mnie to na przykład nie bawi, pewnie dużo obcokrajowców tego nie rozumie, oni takie głupawki i takie tam. Rozumiem. Tutaj jeszcze jeden punkt chciałem zahaczyć, że jest ciężko nawiązywać nowe znajomości, poznawać nowych przyjaciół, nowych znajomych, czy z tym tutaj zarzutem też się zgodzisz? Z tym się też zgodzę, trudno jest, no jak chcesz się z kimś umówić, to zazwyczaj tak, długa lista rzeczy w kalendarzu i musisz na to poczekać. Okej, okay, rozumiem. Powoli będziemy kończyć. Chciałbym tutaj, bo porozmawialiśmy o Osace, porozmawialiśmy właśnie tutaj o tych kosztach życia. Oczywiście, jeżeli macie ochotę obserwować Justynę na Instagramie, co tam się dzieje w Osace, też czytać posty od Justyny, to też podlinkuję to w opisie do tego nagrania, znajdziecie link do Instagrama Justyny. Myślę, że jak ktoś ci zada jakieś pytanie tam na priv czy coś, to się nie obrazisz i w wolnej chwili odpiszesz, więc jak macie jakieś pytania do Justyny, to zapraszamy, link jest w opisie do tego nagrania. Tymczasem chciałbym jeszcze z tobą pomówić, troszeczkę wrócić do branży IT, bo oczywiście ten Nomad List, wrzucę też link do tego, żebyście sobie mogli to ogarnąć, ale teraz jeszcze wróćmy do branży IT. Tutaj jest taki ciekawy raporcik, co prawda z 2020 roku, ale właśnie, który mówi, jakby dotyczy takich international developers w Japonii, tak? I więc tutaj jest jakaś taka
ankieta. Tutaj możecie się z nim zapoznać, jaki tutaj status rezydencji mają ludzie, którzy tam pracują, jakie są tutaj najpopularniejsze miasta w Japonii, jaki jest wiek tych ludzi ankietowanych, więc tutaj możecie dużo rzeczy sobie wyczytać. Ja zaraz cię zapytam o to, co tobie się rzuciło w oczy w tym raporcie, natomiast zanim to zrobię, to też chciałbym zapytać, jak jest w ogóle z kobietami w IT w Japonii, bo jednak w Polsce, no to wiadomo, to się z dnia na dzień poprawia, z tygodnia na tydzień coraz więcej jest kobiet w branży, ale no dalej stanowią one mniejszość, tak, czyli no niestety to się zdarza tak, że większość jest tych właśnie mężczyzn w tej branży i powiedz mi, jak jest w Japonii, czy to faktycznie jest tak z twoim zdaniem tak z 11-10%, czy może masz jakieś inne obserwacje? Wiesz co, szczerze mówiąc, nie mogę tak mówić ogólnie, ale w tym przypadku to jest o ankieta wśród obcokrajowców, także tutaj może się zgadzać. A jeżeli chodzi o Japonki, to na przykładzie mojej firmy, to muszę przyznać, że jest sporo kobiet. Mhm. Nie wiem, z 6 może, nie wiem czy to deweloperów, 6 na ile nas jest, może ze 30 osób, to dużo czy mało? Faktycznie. Wiesz co, pracowałem kiedyś w firmie, w której było około 30 osób i tam nie było żadnej deweloperki, tak? Więc wiadomo, firma firmie nierówna i może teraz już tam ktoś dołączył do tej organizacji, ale no myślę, że to 6 osób na 30, jeżeli to są faktycznie dziewczyny, które kodują, tak? No to powiedziałbym, że to faktycznie jest duży procent. Czy z tym kodowaniem to różnie bywa, ale to są dziewczyny, one są zaraz po szkole, czyli nie ma takich osób starszych, tam po 30 kobiet, tylko te młodsze roczniki, jak zostały zatrudnione, to właśnie tutaj było więcej dziewczyn niż chłopaków. No tak, no bo jednak chyba kiedyś też tak było, że po prostu kobiety się, nie wiem, z jakichś względów po prostu mniej interesowały technologią, chodziły po prostu na inne kierunki studiów, wybierały bardziej może jakieś takie kierunki typu architektura, typu, nie wiem, medycyna, prawo. Też nie jestem tutaj specjalistą, ale tak mi się to kojarzy, że kiedyś jednak to były częściej wybierane kierunki, a teraz no to jednak kobiety są no zachęcane, tak, żeby brać udział w tych technicznych kierunkach. Są też różnego rodzaju inicjatywy, takie jak właśnie tam Programuj Dziewczyno, czy jakieś hackatony specjalne dla kobiet, więc też na pewno jest troszeczkę łatwiej podjąć tę decyzję. A powiedz mi jeszcze, czy coś ci się tutaj rzuciło w tym raporcie tak w oczy, że jest jakiś tutaj, nie wiem, jakiś taki bullshit alert, albo że nie wiem, że coś cię zdziwiło tutaj w tym raporcie, który sobie tutaj przyglądamy? Wiesz co, w tym raporcie zdziwiło mnie język, że posługują się dużo językiem angielskim, no w moim przypadku zero to wynosi posługiwanie się angielskim. Cały czas muszę mówić po japońsku i również wydaje mi się, że w tych firmach, gdzie pracują właśnie jest więcej obcokrajowców, wynagrodzenie jest wyższe. Czyli w tych japońskich, czyli w japońskich firmach jest troszeczkę gorzej z wynagrodzeniem, tak? Tak. A jak jest z tym takim już chyba stereotypową pracą Japończyków? No bo jednak Japończycy, no wszyscy na świecie kojarzą sobie te obrazki, że tam jakiś Japończyk z wyczerpania zmarł albo gdzieś tam śpi w metrze, bo pracował 15 godzin. Czy to ten stereotyp faktycznie jest taki prawdziwy, że dla Japończyków jest bardzo ważne takie, żeby właśnie wyrabiać te godziny, żeby mieć te nadgodziny, że ten, kto idzie pierwszy do domu, to jest gorszy niż ten, co tam więcej tych dupogodzin wysiedzi. Wiesz co, to jest tutaj specyficzne, bo znaczy już tego chyba siedzenia, nie wiem, pewnie nadal jest. W mojej firmie tego nie ma, ale no poproszono mnie, żebym pracowała do godziny 20. Nie powiedzieli od kiedy, od której godziny mamy zacząć, także ja sobie... Od 16. Ja zaczęłam sobie pracować od 11. Znaczy mamy elastyczne godziny pracy, ale
musimy zacząć o 11. Jeżeli zaczniemy po 11, to musimy napisać tą wiadomość, że po prostu zaczniemy później. A jeśli chodzi o inne miejsca, wydaje mi się, że no to takie śmierć z przepracowania to też może być, no bo oni, Japończyk nie powie nie swojemu pracodawcy. Na takiej zasadzie. Tu jest ta jakiś taki związek juniora i seniora, bardzo silny. No i wiesz, co ci powie, to musisz zrobić. Ale też często w kontrakcie masz zapisane, że ileś tam godzin trzeba wyrobić dodatkowych. Czyli na przykład, jeżeli zrobisz 40 godzin nad godzin, a w kontrakcie masz tam, że 20, no to dostaniesz wypłatę tylko za te 20. Albo też nawet nie zostaniesz, bo też może być taka, tak, że po prostu za to nie płacą. Tak. Okej, czyli jednak ten stereotyp dalej jest, to nie jest tylko tak, że ludzie z Europy, tutaj ze Stanów tak kojarzą tą Japonię, tylko faktycznie coś w tym jest i faktycznie ci ludzie się tam zapracowują i to jest właśnie taka sytuacja, że masz normalne godziny, ale mimo wszystko ktoś już w umowie zapisuje, że musisz wyrobić jakieś nadgodziny, że to jest po prostu normalna praktyka. Ale też może być tak, że po prostu ich pensje są na tyle niskie, że oni sobie chcą przez te nadgodziny też dorobić, też tak może być. Okej, rozumiem. I oni też nie są jakoś bardzo produktywni, że wiesz, dostaje się pieniądze za właśnie siedzenie, a nie konkretnie za robienie. No tak, tak. No, człowiek też, no, umówmy się, nie może być produktywny, jeżeli się pracuje tam, nie wiem, 12-13 godzin. Tak, no, ja sobie na przykład nie wyobrażam tego, że będę tak samo produktywny pracując, nie wiem, 6-7 godzin, jak pracując 13, tak? No, zwłaszcza w naszej branży, myślę, że stres, no, czy takie zmęczenie powoduje po prostu więcej błędów, tak? A więcej błędów w softie powoduje, że testerzy mają więcej do roboty, później trzeba wracać do tego kodu, mamy zdenerwowanych klientów, trzeba to wszystko obsługiwać, tak? Więc trochę wydaje mi się to dziwne, ale myślę, że po prostu no, jeszcze trochę czasu musi upłynąć, żeby te wszystkie organizacje, korporacje zrozumiały to, tak, że pracownik wypoczęty to pracownik szczęśliwszy i bardziej produktywny. Okej, już zmierzamy do końca. Chciałem cię jeszcze na końcu zapytać, co cię najbardziej denerwuje w Japonii? Hałas mnie denerwuje i przeludnienie. Hałas. Na przykład... Nie wiem, czy kojarzysz tą melodyjkę z traków z lodami. A, tak, tak, czyli po prostu jeździ taka ciężarówka, tak. Żeby dzieci się zbiegły i sobie kupiły lody. Tak. Tutaj taka ciężarówka to jest śmieciarka i dokładnie ta sama melodyjka. A, okej, okay. czyli żeby ludzie nie wpadli pod tą śmieciarkę i uważali, że ona jedzie, to po prostu non-stop ta melodyjka pracuje, tak? Nie mam pojęcia, te śmieciarki generalnie są malutkie i tak codziennie godzina od 8 do 10 jeździ taka śmieciarka z taką melodyjką, jeszcze jak się zatrzyma, to jeszcze jakiś komunikat nadaje, po prostu non-stop jest hałas. No i też ludzi jest bardzo dużo. Szczególnie, wiesz, jak się pracuje od poniedziałku do piątku, potem masz weekend i wszyscy wychodzą na... I jest naprawdę ciężko. No, a poza tym, czyli to są takie dwie główne rzeczy, a coś jeszcze byś dodała? No poza tym katastrofy naturalne. To znaczy mnie nie denerwuje, tylko mnie przeraża. A było coś takiego poważnego w trakcie twojego pobytu w Japonii? Było. Poczekaj, kiedy to było? To w 2018. Nie pamiętam dokładnie daty, ale pamiętam godzinę, to była 7:58. Ja miałam budzik ustawioną na 8 i mnie to obudziło. No, nie życzę nikomu takiego doświadczenia, bo straszne. Czyli po prostu zaczęło się wszystko trząść, tak? Tak, to mnie obudziło. Znaczy bardziej pewnie obudził mnie komunikat w telefonie, bo tutaj w trakcie trzęsienia na każdy telefon przychodzi komunikat. I ten komunikat też jest straszny, jest tak głośny. To mnie obudziło. I no, byłam przerażona. I wtedy co się robi? Wtedy trzeba wstać i, nie wiem, uciec do piwnicy, gdzieś tam na klatkę schodową? Czy... Mówi się, żeby iść pod stół, albo że toalety są najbardziej takie, konstrukcje mają najmocniejszą, to żeby właśnie iść tam.
Ja czegoś takiego nie zrobiłam, byłam sparaliżowana. W tamtym czasie mieszkałam w mieszkaniu, gdzie miałam beton na suficie. To w ogóle się bałam, że to spadnie na mnie, to już w ogóle było. I nawet pamiętam, że teraz w tym mieszkaniu, nie wiem, znaczy trzęsienia ziemi to się tutaj zdarzają praktycznie codziennie, tylko że one są niewyczuwalne. Ale czasami właśnie mi się trzęsie coś. Nie wiem, czy to po prostu, nie wiem, coś jest na rzeczy, czy po prostu, nie wiem, wiatr wieje i też się będzie zacznie trząść, bo wszystkie te budynki są tak budowane, że w razie czego one też się ruszają. A, pracują, okej. No to teraz jeszcze taki pozytyw na koniec, czyli za co lubisz Japonię, tak? Jakieś takie najważniejsze powody, najważniejsze rzeczy, dlaczego ci się tam podoba? Pewnie najważniejsze to, że jest tutaj wygodnie. No, masz dostęp do różnych rzeczy. Jeszcze moja lokalizacja jest na tyle dobra, że mam blisko do trzech takich turystycznych miast. Kobe, Kyoto i Nara. Nie wiem, może słyszałeś o Danielach z Nary. Takie sarenki biegają po całym mieście. No, o tym akurat nie słyszałem, ale coś mi się obiło o Kyoto, że jest super. Kyoto to jest bardzo taka tradycyjna Japonia, jest tam dużo świątyń, też bardzo dużo turystów przyjeżdża, teraz mamy pustki, jest bardzo, bardzo fajnie. To właśnie jest bardzo wygodnie. Łatwo znaleźć tutaj pracę. Pewnie w Polsce z moim wykształceniem byłoby trudniej, po japonistyce, ale tutaj jest w miarę łatwo. No, mogę wynająć sobie sama mieszkanie. Pewnie z polskiej pensji nie dałoby radę zrobić coś takiego. Jest bezpiecznie. Tutaj jak zgubisz portfel albo telefon, to zaraz zadzwoni do ciebie policjant i powie, że coś takiego zostało znalezione. 95%, że odzyskasz te swoje rzeczy z całą zawartością. Nawet jak pójdziesz do kawiarni jakiejś, to możesz zostawić swoje rzeczy wszystkie na stoliku i nikt ci tego nie weźmie. Tak w Polsce jeszcze nie miałem. Jak zgubiłem telefon, to policjant do mnie nie zadzwonił. Dobrze, to jeszcze na koniec może taka rada. Gdybym cię mógł poprosić, żebyś udzieliła może takiej rady dla osób, które właśnie chcą się przebranżowić i które właśnie, tak jak ty w 2019 roku zdecydowałaś, że chcesz właśnie zmienić swoją pracę, chcesz właśnie pójść w stronę IT. Jaka by była taka najważniejsza rada od ciebie, jak się do tego zabrać, nie wiem, na co zwrócić uwagę? Nie wiem, bo ludzie w sumie nie wiedzą też, jak się za to zabrać, wiesz, szukają jakiegoś złotego środka, no ale mi się wydaje, że jak znajdziesz jakiś kurs, to po prostu, żeby go zrobić w całości i wtedy może jak się skończy, to robić jakieś rzeczy dodatkowe, no sprawdzić jakieś różne źródła, ale nie skakać tak w różnych miejscach. Rozumiem, czyli tak po prostu, jeżeli już się wybierze jakiś kurs, no to przerobić go do końca, jak są jakieś niejasności, no to tak iść po prostu po nitce do kłębka, tak, że po prostu okej, no nie wiem, co to jest JSON, no to teraz zrobię sobie chwilę przerwy i doczytam, co to jest JSON i na przykład wrócę do tego kursu, tak. A powiedz mi, a jakieś takie side projecty, jakieś takie małe, drobne rzeczy próbowałaś sobie sama zakodzić, czy jednak po prostu zawsze przeszłaś się zgodnie z kursami? Cały czas próbuję. Teraz jestem w sumie na etapie budowania swojego portfolio, bo w czasie rekrutacji do tej konkretnej pracy pierwszej nie potrzebowałam w ogóle takiego czegoś. Chciałbym ci bardzo podziękować za to, że znalazłaś czas, żeby wziąć udział w tym podcaście, żeby się podzielić też swoimi doświadczeniami związanymi ze swoimi początkami w branży IT, też podzieleniem się z swoimi doświadczeniami z życia w Osace i w Japonii. Także dzięki wielkie, Justyna, za tą rozmowę. Dzięki wielkie również. Mam nadzieję, że się podobało.